Hej, dzisiaj o tym, jak przygotować molarium do wychowu larw barciaka po to, żeby przygotować nalewkę z motylicy. Tatiana Czuchraj pisze o tym, na co można wykorzystywać tę nalewkę. Ma niezwykłe właściwości profilaktyczne, ale także lecznicze. Pomaga w prostacie, w chorobach ginekologicznych, w zapaleniu oskrzeli, zapaleniu płuc, w chorobach sercowo-naczyniowych, przy stresie, przy wysiłku fizycznym. Tych właściwości jest bardzo dużo. Natomiast niezwykłą skuteczność ma w przypadku leczenia gruźlicy. Dlaczego? No dlatego, że larwy barciaka, jak wiemy, zjadają wosk i są jedynym stworzeniem na świecie, które potrafi trawić wosk. A prątki gruźlicy są otoczone właśnie taką otoczką zbliżoną do wosku i właśnie stosowanie tej nalewki pomaga to rozpuścić i pozbyć się tych prątków, przez co jest bardzo skuteczna w leczeniu gruźlicy. Jednak z przyczyn prawnych nie zachęcam do tego, żeby tym handlować. Ewentualnie można to spróbować na sobie, na własną odpowiedzialność. Więc jeśli już się na to zdecydujesz, to molarium przygotowujemy w taki sposób, że wkładamy do uli, takich, których już się chcemy pozbyć, albo do skrzynek, ramki z woskiem. I najlepiej, żeby to były ramki już takie przyczerwione, te, które chcemy wyrzucić. I nie chcemy, żeby te larwy były jakieś, tylko chcemy, żeby one miały bardzo dobre właściwości, dlatego też te larwy muszą być dobrze odżywione. Więc w tych ramkach powinniśmy mieć resztki pierzgi, resztki miodu, tak żeby one mogły się dobrze odżywić. I druga kwestia, do przygotowania nalewki chcemy mieć larwy nie dłuższe niż 15 mm, dłuższe już nie są tak dobre, więc powinniśmy dobrze wyłapać moment, a później te larwy oddzielić. Więc po jakim czasie takie larwy będą gotowe? No to po około 40 dniach od pojawienia się motylicy. No i teraz skąd te motylice wziąć? No jeśli ustawimy nasze ramki, to motylica je znajdzie. Natomiast trzeba od czasu do czasu zaglądać, żeby zobaczyć, czy to już się zadziało. No później też można zajrzeć, żeby zobaczyć, czy te larwy są, jakiej są wielkości. Natomiast w mojej sytuacji ja nie będę pozyskiwał larw, tylko wydzieliny tych larw, czyli metabolity, czyli po prostu kupy. Podobno smakują jak orzeszki, jeszcze nie wiem, nie próbowałem. Natomiast ich skuteczność jest dużo większa. No ale jak przygotować takie metabolity? No po prostu czekamy jeszcze dłużej niż te 14-40 dni, bo na bieżąco larwy wydalają, ale także one się zjadają. Później ostatecznie ta część larw będzie ćmami, bo już jakby przepoczwarzą się. Przemienią się, ale część, zanim to się stanie, będzie zjedzona, no i na końcu nam zostanie, będzie wszystko zjedzone, zostaną same te metabolity, no i wtedy można je pozyskać. O tym, jak je przygotować, to dopiero powiem, jak sam będę przygotowywał, więc zapraszam do rozgoszczenia się na kanale. Natomiast ważne, żeby pamiętać, żeby te nasze molaria nie były w pasiekach. No bo nie chcemy, żeby te ćmy później właziły i składały jajka w naszych ulach, więc ja wywiozłem wszystkie ule z jednej pasieki i właśnie tam zorganizowałem sobie molarium, a później może na zimę po prostu przywiozę z powrotem te ule. Do zobaczenia, jeśli podoba Ci się to, co mówię, to skomentuj, zalajkuj, do zobaczenia, hej!